Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony i zapraszam was do rozgrywki w prologu gry Alone in the Dark. Jest to tytuł, który w jakiś sposób odświeżony ma pojawić się już wkrótce. Zatem zachęcam do rozegrania, z tego co wiem, dosyć krótkiego prologu. A co się będzie działo, to zobaczymy. Zatem zaczynajmy! No i w tym momencie odzyskujemy sterowanie. No zobaczmy, co tu w ogóle możemy zrobić. Przygotowujemy jakąś maskę, tak? No tak, musi to fajnie wyglądać już po zakończeniu, no ale zobaczymy. Co tu więcej? O, krzesło się przesuwa. Czy mi się... Nie, przesuwa się faktycznie. Patrzcie. Możemy jakoś tutaj to interakt... Nie, już więcej chyba zrobić tu się nie da. Ale jakieś oddziaływanie mamy na te przedmioty. Konik bujany. A to co to? No, taka zabawka. No, z tego co wiem, to w Polsce chyba nie były te zabawki popularne. Raczej gdzieś tam w Stanach chyba, nie wiem, w Anglii. Co tu mamy? No, w zasadzie nic, jak to w pokoju dziewczynki. O, masz! Łepek i odpadł. No nie! To już masakrycznie wygląda. No, ale w sumie to horror, więc nie ma się czemu dziwić. Tu widzimy swoje odbicie w lustrze. Żarówki dwie. No i chyba więcej tu w tym pokoju nie nawojujemy. Wszystko żeśmy już chyba obeszli. Więc wychodzimy zatem. Zatem wychodzimy. O, jakaś wrona. O, wyleciała, no chodźmy. O masz, zamknęło się, no nie. Co tu jest więcej do... Tu możemy wejść z powrotem, ale już tu żeśmy byli, to nie chcemy. Tu mamy jakiś globus. Też takie kiedyś globusy podobno były. Ja oczywiście nie pamiętam tych czasów, ale pewnie są tacy, którzy pamiętają. No wejdźmy tutaj, zatem... A, klucz potrzebny. Klucza nie posiadamy, więc nie wejdziemy. Zaraz może się gdzieś go znajdzie, ten klucz. Tutaj jakiś bukiet kwiatów mamy. A to co? A no właśnie. Tu zasłonięte okno. Ale dziwne, bo tam jak drzwi były otwarte, to był dzień, a tutaj wychodzi na to, że za oknem panuje... Nie wiem, wieczór? Noc? Tu coś leży, ale nie możemy nic z tym zrobić. O, tu już możemy otworzyć. Dziwne, bo wcześniej chyba to było zamknięte.
O, woda. No tak, więcej nie potrzeba, raz wystarczy. Ręcznika nie ma. Nie, jest ręcznik. Nawet czysty. Ale za to woda brudna w tej wannie, patrzcie. Taka obrzydliwa. Tutaj coś mamy. No zapewne, bo tak na wierzchu leżą. Tu kibelek. Skorzystać nie możemy. No nic, wychodzimy chyba, bo tu nic po nas. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then. No, dokładnie. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Okej. Zobaczmy, co możemy jeszcze tutaj zrobić. O, tu coś jest. How are there so many books in this house and still nothing I want to read? A no właśnie. Nie ma żadnych bajek, więc tutaj za oknem albo się rozjaśnia, albo robi się ciemno. Nie wiem, z dwóch jedno. O, tu jakiś wózek. I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. O, masz, ale pomysł. To niestety tutaj zajrzeć nie możemy. No więcej chyba to nic nie zrobimy, coś mi się wydaje. Szafa jak to szafa. Tu jakieś klucze leżą, ale interakcji z nimi brak. Może w pełnej wersji coś się zmieni. O, tutaj jeszcze coś jest. Uh-oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. No właśnie. Tu jakiś klucz mamy za to. No dobrze. Chociaż jeden. I nic więcej tu zdziałać nie możemy. Dobra, wychodzimy zatem. Tu jest ta nasza łazienka, ale nie wiem, po co tam byśmy mieli wchodzić. O, skrzypi coś, skrzypi. No nic, tutaj chyba będziemy już w tym momencie mogli wyjść, bo mamy klucz. Ciekawy jestem tylko, czy te klucze są jednorazowe, czy do każdych drzwi potrzebny jest inny. O proszę, co tu za muzeum jakieś... Oho, jakieś figury dziwne, rzeźby. Tutaj mamy zegar. Kompletnie nie wiem, która godzina na nim jest. Tutaj pokazuje coś 21. Tu na dole 6. 21:06. Ciekawe, czy kiedyś takie zegary były, czy to jest tylko jakaś nowa koncepcja w grze. Tego niestety nie wiemy. No, creepy, creepy. No ja wiem, czy creepy zresztą. Zobaczmy, co tu jest. No nie, niestety, ten klucz już tu się nie nadaje. Oglądajmy w takim razie te rzeźby. O! Faktycznie teraz to się creepy zrobiło.
Bo wcześniej to tak może niekoniecznie. Tu już noc. A tu na dole patrzcie co jest. Jakaś dżungla. Tak jakby się czas cofnął. A zobaczmy, która teraz jest godzina. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Ale zobaczmy, która jest teraz. No, coś tu się zmieniło. Nawet te cyferblaty chyba troszeczkę inne się zrobiły. Tu mamy wyjście zagrodzone, ale nie, możemy chyba przejść tędy. Zejdźmy sobie tymi schodami na dół. Patrzcie, co tu się znajduje. Tu mamy drzwi otwarte dalej. Tylko jak tu się przedrzeć przez to? Przecież tu jest jakieś bagno. O jejku, jejku, no ale nic, może nie utoniemy. Spokojnie. O, ładne mi spokojnie. Ja się nie boję, idziemy. A nie, nie możemy przejść tędy. Czyli co, mamy drogę odciętą? Tam drzwi są otwarte. Dobrze by było jakoś się tam dostać. Tędy nie damy rady. Po werandzie też nie damy rady. No to nie wiem. Co tu możemy zrobić? Tutaj słońce świeci? Nie, to księżyc chyba, czy słońce? Coś chyba pomiędzy. O, tutaj coś możemy zdziałać. Aha, czyli wchodzimy sobie na... Aha, i miśka. Chcemy chyba przywrócić, tak? No, spróbujmy. No, szkoda takiego miśka ładnego w taką bajorę wrzucać, no ale co mam zrobić? No, byle nie spadła. No, coś podpływa. No i idź szybciej! Oj, coś słabo to widzę. No i hyc. No, udało się, dobra. Idziemy dalej. No idź, 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 idź. Uff. Udało się, dobra. Co my tu mamy? Rozejrzyjmy się. Z powrotem zrobiło się na dworze ciemno. No, radio coś się zepsuło. Jakieś dziwne głosy. Dotknął i poładował. Tutaj możemy wejść, ale jeszcze chwila. Zobaczmy, co tutaj możemy zrobić. No, lekki bałagan, troszeczkę much nad niedokończonym jedzeniem, widzę. Podłoga też nie za specjalnie, a tutaj możemy wejść? Nie możemy oczywiście, bo jakby inaczej. A tutaj w takim razie możemy wejść? Też nie. No niestety. No i co my teraz mamy zrobić, skoro tu jest zamknięte i tam jest zamknięte? Tu jeszcze coś możemy... A, przez to okienko przejść. No faktycznie. Jest to jakiś pomysł. Żarło nas chyba. Czyż to by był koniec?
prologu? Chyba nie. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house looked different, but it was still called Dorsetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before, I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. No i w ten sposób dobrnęliśmy do końca prologu w grze Alone in the Dark. Możemy zamówić w przedsprzedaży. Wiem, że za kilka miesięcy się ukaże, więc jeżeli ktoś by miał ochotę na pełną rozgrywkę, to myślę, że warto by było taką grę zakupić, jako że no, emocje zapowiadają się no, naprawdę na najwyższym poziomie. A gra również nie jest w jakiś sposób wymagająca, bo z tego, co tutaj widziałem na stronie producenta, to nawet na jakichś tam starszych sprzętach i kartach graficznych spokojnie będzie działała. To tyle ode mnie w tym króciutkim filmie. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na live'y, które odbywają się średnio co dwa tygodnie w piątki o godzinie 20, trwają godzinę do 21. Natomiast w weekendy, soboty i niedzielę o godzinie, w sobotę o godzinie 20, natomiast w niedzielę o godzinie 18 premiery z gier. To tyle, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania, komentowania, no i nie zapominajcie o dzwoneczku, który was powiadomi o każdej nowej, każdym nowym filmie, który zostanie wrzucony na kanał. Dzięki, trzymajcie się, cześć!